No więc tak, przypominam, że omawiamy sobie w tej chwili okoliczności wyłączające winę na gruncie kodeksu karnego skarbowego. Jak wspomniałem, bardziej ograniczone niż na gruncie, niż przewidują to przepisy kodeksu karnego. Otóż co wyłącza winę na gruncie kodeksu karnego skarbowego? Błąd co do faktu wyłącza winę umyślną. Jest to trochę inaczej niż w kodeksie karnym w jego ostatniej nowej treści, artykułu 28, paragraf 1 KK, ale nie chcę tu wchodzić w sporną analizę. To znaczy, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo w błędzie co do faktu, to udowodnionym błędzie co do faktu, to nie popełnia go umyślnie, ale to nie znaczy, że nie ponosi odpowiedzialności karnej. No ponosi odpowiedzialność karną za przestępstwo nieumyślne, o ile taki typ przestępstwa dla danego rodzaju przestępstw jest przewidziany. No takim bardzo szkolnym, ale niestety, no oczywiście nie na gruncie kodeksu karnego, ale żeby przybliżyć Państwu tą tematykę, niestety ostatnio częstymi zdarzeniami jest strzelanie przez myśliwego na tyle nieostrożne, że zabija ludzi, tak? No Państwo śledzicie prasę, radio, telewizję, więc wiecie, o czym mówię. No, myśliwy, który strzela, nie zachowując należytej ostrożności, oczywiście nie chce zabić przypadkowej osoby, no bo gdyby chciał, to by było zwyczajne zabójstwo. No i wtedy się pytamy, czy przynajmniej mógł i powinien przewidzieć, że zachowując, naruszając takie reguły ostrożności, doprowadzi do tego, że może zabić albo okaleczyć, zranić osobę, człowieka, a nie zwierzę. Wyłącza winę również usprawiedliwiony błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność, czyli tutaj będziemy mieli sytuację, że wyłącza winę, czyli jednocześnie wyłącza karalność, tak to rozumiemy. Czyn, który polega na tym, że sprawca działa usprawiedliwionym, czyli nie można mu zarzucić, że nie zachował podstawowych reguł ostrożności, bo jeśli można mu to zarzucić, no to ten błąd nie będzie usprawiedliwiony. Co do okoliczności, no tutaj w tym przypadku, że działa w ramach eksperymentu ekonomicznego i technicznego. Ponieważ kodeks karny skarbowy nie przewiduje błędu co do okoliczności wyjącej winę, który jest przewidziany w artykule 29 KK. No i jeszcze mamy usprawiedliwiony błąd co do prawa, ale ujęty jako usprawiedliwioną nieświadomość karalności, co jest ujęciem węższym niż w kodeksie karnym. Mianowicie mamy do czynienia włącznie z błędem co do czynów, które są karalne, czyli są zagrożone odpowiedzialnością karną. Natomiast w kodeksie karnym mówi się o nieświadomości co do bezprawności, a bezprawny może być również czyn, który nie jest karalny. No, wystarczy przypomnieć o deliktach cywilnych. Co się dzieje, jeżeli te błędy, o których mówiliśmy, czyli błąd, usprawiedliwiony błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność i usprawiedliwiony błąd co do prawa, będą nieusprawiedliwione? No o tym decyduje paragraf 5 artykułu 10, który już Państwu polecam własnej analizie, bo musimy przejść do następnych tematów. Ale to już w następnym odcinku.